O ponad 20 tys. zł przekroczono zeszłoroczną zbiórkę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wejherowie. W tym roku zebrano blisko 115 tysięcy zł. To rekordowa kwota, którą zbierał sztab działający przy Wejherowskim Centrum Kultury. W mieście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało ponad 90 wolontariuszy. Można było ich spotkać na ulicach miasta oraz w budynkach Filharmonii Kaszubskiej. Pieniądze zbierał także sekretarz miasta Bogusław Suwara w towarzystwie wejherowskich radnych: Mariusza Łupiny, Justyny Ostrowskiej, Doroty Chodubskiej i Piotra Bochińskiego. W akcję zaangażowały się także władze powiatu wejherowskiego na czele z wicestarostą Jackiem Tilem oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Bogdanem Tokłowiczem. Od 12.30 do 17.30 w Filharmonii Kaszubskiej realizowano szereg atrakcji, które przyciągnęły tłumy, a tym samym wspomogły orkiestrę. Nie zabrakło licytacji, kiermaszu, wystaw, pokazów tanecznych oraz występów muzycznych. Przypomnijmy, że w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała fundusze na zakup sprzętów niezbędnych w dziecięcej medycynie zabiegowej.